Dzień dobry, nazywam się Paweł Burzyński, omówię zadanie inscenizacja. W tym zadaniu dowiadywaliśmy się, że pewna grupa gangsterów będzie odgrywała scenę finalnej strzelaniny w filmie akcji. Naszym zadaniem jest, wiedząc kiedy wystrzeli każdy z gangsterów i do kogo celuje, powiedzieć ilu z gangsterów przeżyje. Oczywiście zakładamy, że gangster oddaje strzał, jeżeli dożyje momentu, w którym ten strzał powinien oddać. Wiedzieliśmy również, że każdy gangster celuje do dokładnie jednego gangstera i do każdego gangstera celuje też dokładnie jeden. Zatem nasze wejście, czyli kto do kogo strzela, będzie permutacją. Od razu permutację możemy zapisać po prostu jako cykle, bo wiemy, że jeżeli z każdego gangstera wychodzi dokładnie jedna krawędź, a do każdego wchodzi dokładnie jedna krawędź, to graf, który prezentują ci gangsterzy, są to po prostu cykle. Tutaj narysowałem przykład takiego grafu. Mamy raz, dwa, trzy, sześciu gangsterów, którzy strzelają do siebie w takim cyklu i czterech gangsterów, którzy strzelają do siebie w takim cyklu. Naszym zadaniem było napisanie struktury danych, która będzie umiała zmieniać czasy wystrzelania pojedynczych gangsterów, ponieważ nasz reżyser chce poeksperymentować ze sceną strzelaniny. I umienie odpowiadać w szybkim czasie na to, ile po takiej zmianie gangsterów przeżyje strzelaninę. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy to zrobić. Przede wszystkim każda pojedyncza zmiana będzie dotyczyć tylko jednego cyklu. Więc zakładamy, że wykonujemy jedną zmianę w pewnym cyklu i poprawiamy wynik tylko na tym cyklu. Oczywiście, jeżeli wykonujemy zmianę w jednym cyklu, to wynik na wszystkich innych będzie dokładnie taki sam, więc nie musimy się nimi przejmować. Zatem wyobraźmy sobie, że mam dokładnie jeden cykl i w tym cyklu będziemy wykonywać zmiany. Najpierw zastanówmy się, jak w ogóle policzyć wynik dla tego cyklu bez jakichkolwiek zmian. Spójrzmy najpierw na taką prostą ścieżkę, w której ten gangster będzie strzelał jako pierwszy, ten jako drugi, ten jako trzeci, ten jako czwarty, ten jako piąty. Co to się stanie? Ten gangster wystrzeli, ten zginie i już nie wystrzeli, następny wystrzeli, następny zginie, następny wystrzeli. Czyli widzimy, że po prostu na przemian będą strzelać i ginąć. W takim wypadku zginie dokładnie długość tej ścieżki podzielona przez dwa podłoga gangsterów, a wystrzeli reszta, czyli n minus podłoga z długość przez 2. Teraz zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy mieli taki cykl. Spójrzmy, jacy gangsterzy na pewno przeżyją. Jeżeli do pewnego gangstera celuje gangster, który strzela później niż on, to nasz gangster na pewno wystrzeli. A skoro wystrzeli, to na pewno również zabije. Zatem łatwiej będzie nam policzyć, ilu gangsterów zginie, a następnie po prostu wypisać n, odjąć ilość zabitych gangsterów. Dobrze. Zatem, jeżeli spojrzymy na wszystkich gangsterów takich, że strzela do niego gangster, który wystrzeliwuje później, to tak naprawdę rozbijemy nasz cykl na takie ścieżki. Wyobraźmy sobie, że na przykład takim gangsterem jest ten oraz ten. W tym momencie tutaj otrzymalibyśmy jedną ścieżkę. Jako że na tej ścieżce nie ma już żadnego gangstera, którego poprzednik wystrzeliwuje później, byłaby to ścieżka dokładnie tego typu. Czyli ten gangster wystrzeliłby jako pierwszy, później ten, później ten, później ten. I znów tutaj mielibyśmy zmianę sytuacji i tutaj mamy kolejną taką ścieżkę. Czyli tak naprawdę patrząc na wszystkich gangsterów, do których strzela gangster strzelający później niż on, rozbijemy nasz cykl na takie ścieżki, dla których wynik umiemy policzyć w trywialny sposób, wypisując po prostu n przez 2. No dobrze, więc naszym zadaniem będzie tak naprawdę tylko utrzymywanie tych ścieżek. W jaki sposób to robimy? Na początku po prostu przechodząc po tym cyklu możemy te ścieżki znaleźć. Lub też możemy od razu przejść do rozwiązania pierwotnego zadania, co trochę nam ułatwi w implementacji. Mianowicie założyć, że cały cykl jest jedną długą ścieżką, a następnie dodawać gangsterów, tak jakby to były zapytania. Zastanówmy się teraz, co nam może zmienić zapytanie. Jeżeli zmienia się czas strzelania jednego gangstera, to tak naprawdę może się zmienić sytuacja dla dwóch gangsterów. Dla tego jednego może się okazać, że teraz ten gangster zamiast strzelać wcześniej, strzela później lub zamiast strzelać później, strzela wcześniej. I tak samo dla tego gangstera, gangster strzelający do niego mógł zamienić się kolejnością z nim w strzelaniu. Więc tak naprawdę będą nas obchodzić tylko sąsiedni gangsterzy. Jako że możemy dokonać najwyżej dwóch zmian,
to tak naprawdę możemy wykonać co najwyżej dwóch połączeń, dwóch ścieżek w jedną długą lub rozbicia jednej ścieżki na dwie krótsze. Tą operację możemy wykonać bardzo prosto, mianowicie jeżeli złączamy dwie krótsze ścieżki w jedną dłuższą, to odejmujemy od wyniku tyle, ile dodawało nam te dwie ścieżki i dodajemy wynik dla tej jednej dłuższej. Jeżeli robiliśmy to w drugą stronę, no to wykonujemy dokładnie odwrotną operację. Teraz jedyne, co pozostało nam do wykonania w tym zadaniu, to dla każdego gangstera sprawdzić, jaki jest najbliższy na lewo i też najbliższy na prawo gangster, do którego strzela gangster o późniejszym czasie. To możemy wykonać za pomocą przykładowo drzewa przedziałowego lub struktury set dostępnej w bibliotece STL w C++. Jako że ilość zmian była liniowa, a jedyne, czego dodatkowo używaliśmy, to struktura drzewa przedziałowego lub też seta, nasze rozwiązanie będzie działało w czasie od n plus q raz logarytm z n. To rozwiązanie jest bardzo przyjemne w implementacji i otrzymuje maksymalną liczbę punktów za to zadanie. Dziękuję.